duch słowiańszczyzny. Czy można napisać jedną prostą definicję, która w kilku zdaniach podsumuje tysiące lat historii milionów ludzi? Czy jest coś, co ich wyróżnia, dzieli? Czy da się na pierwszy rzut oka poznać ten specyficzny typ i powiedzieć: oto Słowianin? Czy tylko nazwiemy tak pewne cechy społeczności różnych ludzi przez podobieństwo kultury i języka? Pokrewieństwo. Wydaje mi się, że pod pojęciem słowiańszczyzny wielu chce wiedzieć to samo, co Francuz w dawnej Galicji, co Włoch w Cesarstwie Rzymskim, co Grek w starożytnej Grecji. Niezależnie od tego, że wielu Francuzów, Włochów czy Greków niekoniecznie jest potomkami ludów, które te cywilizacje zakładali. Ze Słowianami jest inaczej o tyle, że około 75% ludności siedzi w tych podmokłych lub piaszczystych ziemiach od wielu tysięcy lat. A jednak odmawia nam się dumy z przyszłości, życia przodków. Ciekawe, dlaczego skoro nie odmawia się tego Grekom, którzy z Akropolem nie mają nic wspólnego, zaludnili przecież opustoszałe ziemie greckie setki lat rdzennej ludności. Helenowi. Stereotyp kontra rzeczywistość. Blond włosy, sumiasty wąs u starszych mężczyzn, gładkie lico u szczerych i wesołych dziewcząt. Znacie to? Ilu znacie w Polsce jasnych blondynów? Bo ja niewielu. Większość Słowian ma brązowe włosy, od jasnych do ciemnych najrzadziej bywamy rudzi. Ale pewne cechy fizjologiczne, twarzy, mimika, coś w oczach. Znacie to? Oczy zwierciadłem duszy. Ilu z nas wie, że Słowianie nie zawsze mieszkali tylko w Europie, że pływali na okrętach i niekoniecznie w dobrych intencjach podbijali cudze ziemię w Afryce? Ilu w późniejszych czasach sprzedano jako niewolników na Bliski Wschód? A jeśli ich potomkowie jeszcze tam żyją? Po czym ich poznać? Zdjęcie. Niedawno przeglądając w sieci skanych starych albumów, zwróciłam uwagę na jedno zdjęcie. Zatrzymałam się i patrzyłam długo. Opis obok: Wanda 1920, Polka z krwi i kości. Ale ja ją przecież znam, znam tę twarz, olśnienie. Achetta Mimi. Zaraz, ale jak to? Palestynka? Blondynka, błękitnooka? Przecież w Izraelu mieszkają tylko Żydzi i Arabowie, śniadzi i ciemni. A może nie tylko. Kim są Palestyńczycy i skąd się tam wzięli? Jak to się stało, że dziś są muzułmanami? Czy byli nimi zawsze? Czy zmuszono ich do przyjęcia wyznania? Dlaczego dwie dziewczynki pochodzące z tak różnych stron świata wyglądają niemal identycznie? Co je łączy? Geny czy coś więcej? Czym właściwie wsławili się Polacy i ich inni słowiańscy krewni? Moim zdaniem to bojownicy o wolność. Zawsze i wszędzie. Czy młoda Wandzia kilkanaście lat później działała w ruchu oporu? Nie znam jej nazwiska. A przecież tak wiele jej koleżanek walczyło. Opatrywało rany żołnierzom czy powstańcom i rzucało kamieniami w niebieskiego okupanta, nie mając już broni. Co robi Achetta Mimi? Robi to samo. Rzuca kamieniami w opancerzone wozy okupanta, który wyrzuca ją z jej ojcowizny. Czy ta młoda Palestynka wie, że być może swoje umiłowanie wolności zawdzięcza praojcom z północy? Czy my Słowianie jesteśmy jacyś inni, że nawet nasi dalecy krewni, którzy utracili język, kultury, które są po setkach, a może i tysiącu lat odrębnym narodem, nadal robią to samo co my, gdy ktoś zagrozi mirowi domowego ogniska? Widzę tu odpowiedź, czym jest duch słowiańszczyzny, który trwa mimo zmian języka, kultury i religii, bez względu na wygląd tak naprawdę. Religia. Dziś Słowianie są w większości chrześcijanami, głównie katolikami, ale też są duże odłamy prawosławne i wiele pomniejszych. Nie zawsze tak było. Narzucono nam chrześcijaństwo prawdopodobnie w ten sam sposób, w jakim narzucono Palestyńczykom islam. Nie mieli wyjścia. Ród ważniejszy. Trzeba trwać i nie ustępować w domaganiu się wolności, rozumiejąc, że niesie to za sobą ofiarę. Warto, prawda?